Proszę Państwa, minuta po 10:00, tym samym jesteśmy już w bloku programowym po 10:00. Pan senator Woźniak kontynuuje swoją myśl. Panie senatorze. Mniej emocji, trochę więcej faktów. Dobra. Ja naprawdę mam głębokie przekonanie, panie redaktorze, że Prawo i Sprawiedliwość, chyba nie jestem widoczny, nie wiem czemu, czy mnie nie widać. A może kamerkę sobie tak włączyć na przykład, albo coś? A włączona jest? A ja nie wiem. Dobrze. Podpowiadam tylko. Jestem na fonii wobec tego. Ja naprawdę jestem przekonany, szanowni państwo, że te 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości w zakresie renty wdowiej to był czas zmarnowany zupełnie. Dlatego, że ten projekt jest bardzo sprawiedliwy społecznie. Za chwilę się odniosę do parametrów, o których pan wspomniał, redaktor, bo one też mnie nie satysfakcjonują. Mhm. Bądźmy uczciwi, że projekt obywatelski był w parametrze 50%. Tak proponowali obywatele, którzy podpisali ponad 200 tysiącach swoimi podpisami projekt obywatelski ustawy. Natomiast w przypadku tego, co można było zrobić w tym temacie, to faktycznie stracono bardzo dużo czasu. Dlaczego ten projekt jest sprawiedliwy? I zawsze ktoś mi zarzuca, ponieważ mówię, w 2015 roku byłem współpomysłodawcą tego projektu i wszyscy mi zarzucają, że on jest niesprawiedliwy, bo preferuje tylko i wyłącznie małżeństwa. Ale to właśnie małżeństwa oszczędzają, wychowują dzieci, rozliczają się, i to jest najważniejsza kwestia, rozliczają się podatkiem PIT we wspólnocie małżeńskiej, i to jest główny fundament odniesienia się do zapisów ustawy o nowelizacji, która dotyczy właśnie renty wdowiej. I teraz mała symulacja. Jak działa państwo polskie, jeśli chodzi o ściągalność składek na ubezpieczenie społeczne? Przypuśmy, że 20-letni mężczyzna idzie do pracy. Kończy tą pracę w wieku lat 65, czyli 45 lat chodzi do pracy. To jest mniej więcej, żeby nam się łatwo liczyło, 500 miesięcy, 500 okresów składkowych ubezpieczenia społecznego, rentowego, wypadkowego, zdrowotnego i emerytalnego przede wszystkim, tak? Natomiast i teraz załóżmy, że ten mężczyzna, nie uwzględniając wskaźnika rewaloryzacji, inflacji, przez tych 500 miesięcy odprowadza do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ZUS-ie kwotę co najmniej 1,5–2 tysiące złotych miesięcznie. To sobie łatwo pomnóżmy. 500 miesięcy razy 2000 zł, ile pieniędzy trafia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez całe nasze życie. To jest około, no mówię, w minimalnym parametrze 1 000 000 zł. 1 000 000 zł. I teraz zastanówmy się, ile żyje statystyczny mężczyzna po osiągnięciu wieku emerytalnego. To jest niestety, mówię, 8–10 lat, żeby nam się łatwo mnożyło. To jest około 100 miesięcy. Odkładamy 1 000 000 zł. Oczywiście w tym jest ubezpieczenie rentowe, wypadkowe, przede wszystkim zdrowotne, ale przez, jeżeli zakładamy, że jesteśmy beneficjentem później ZUS-u na emeryturze, to mamy jedynie około 100 miesięcy na to, żeby maksymalnie wykorzystać ten kapitał, który, mówię statystycznie oczywiście, który zgromadziliśmy przez całe życie. Więc naturalną rzeczą w momencie, kiedy odchodzi jeden ze współmałżonków, a kapitał niestety do tej pory, i było to cholernie niesprawiedliwe przez ostatnich 35 lat, przepada w 100% ten kapitał niemalże, to naturalną rzeczą państwa, które jest już w innym miejscu niż w 1989 roku, które ma PKB dodatnie od 35 lat, jest przeprowadzenie tego projektu w postaci sprawiedliwej. Ma pan rację, 15% mnie też nie satysfakcjonuje. W 25 roku będzie to 15% świadczenia zmarłego małżonka, w 26 roku będzie to 25%. W 20, niestety dopiero 8 roku rząd ten bądź kolejny ma w postaci ustawy zobligować się do przepatrzenia tego projektu i zastanowienia się, czy pójść w kierunku tym takim, jaki jest na przykład w Republice Federalnej Niemiec. Mam tutaj na myśli przede wszystkim to, że mamy tam rentę wdowią na poziomie 55% nawet, a nawet 60%. Więc konkluzja jest taka, stracono tych 8 lat, nie mam co do, mówię o kontekście wdów i wdowców. Po drugie, parametr 15% nie jest satysfakcjonujący. W kolejnym roku, 26, on już nieco bardziej jest satysfakcjonujący, 25%. Natomiast jest jeszcze ostatnia rzecz, którą skonkluduję i spuentuję tą moją wypowiedź. Po pierwsze, ta wyliczanka, o której mówiłem, pokazuje, że
My musimy odzyskać trochę z zakładu i od państwa generalnie tego kapitału, który zabierany jest z naszych wynagrodzeń brutto, to jest po pierwsze. A kolejnym elementem i dobrym rozwiązaniem tej ustawy jest to, że zawsze beneficjent, świadczeniobiorca będzie mógł dla siebie wybrać wariant bardziej korzystny. To znaczy będzie mógł pozostać przy swojej emeryturze i wziąć 15% świadczenia małżonka, jeśli jest słabsze uposażenie małżonka, albo odwrotnie, tak? Czyli zawsze ten wariant będzie dla niego, będzie mógł wybrać wariant bardziej korzystny. I nie mam o to pretensji, bo ja rozumiem, że rządzenie nie jest łatwą rzeczą. Natomiast no, nie da się zaprzeczyć faktom, zwracam się do panów posłów Sprawiedliwości, że 8 lat mieliście państwo na to, żeby ten projekt zrealizować, a go nie wdrożyliście. Jest to 8 lat zaniechań. My próbujemy to naprawić. Może nieudolnie, ale jednak lepiej mieć wróbla w garści w postaci kilkuset złotych miesięcznie, niż mieć 0 złotych. Mówię tu o pierwszym roku 2020. Pan poseł Szczucki będzie odpowiadał. Ja mam nadzieję, że pana senatora zobaczymy, a nie tylko usłyszymy, bo jest to telewizja, a nie radio. I cytując, a właściwie idąc w ślad za tym, co powiedział pan senator, mówiąc wprost, cytując zwrot, bo bardzo mi się spodobał, on jest adekwatny do sytuacji, cholernie. Wie pan, co jest, cytując pana, rzecz jasna, bo oczywiście nie wypada takich słów publicznie wypowiadać chyba, nie? To jest cholernie niesprawiedliwe w tej ustawie. Ano to, że pan to ładnie przeliczył na miesiące, 500 miesięcy do 100 miesięcy, wszystko ładnie wygląda. Ale wie pan, największą niesprawiedliwością i niegodziwością jest to w tej ustawie, że ktoś, kto nie złapie tego wieku emerytalnego, czyli 65 lat, to te pieniądze, które sobie uskładał do tego 65 roku życia, mają się nijak dla współmałżonka, ponieważ nie wszedł jeszcze w wiek emerytalny. Wie pan, co to oznacza? To oznacza, że ludzie zostają na lodzie. Przeżyli ze sobą lat, dajmy na to 20, 30 czy nawet 40, współmałżonek wieku emerytalnego nie osiągnął, a pieniądze i tak nie ma ich. No dobrze. No, niedobrze. Znaczy powiem tak. Trudno nie zgodzić się z panem redaktorem. No nie jest to sprawiedliwe. Ma pan rację. Natomiast doskonale pan wie, że oczywiście zaraz zostanę znowu do gardła zaatakowany. Nie, panie senatorze, to zróbmy tak. Zróbmy tak, żeby było uczciwie, bo chciałbym naprawdę pana widzieć. Krzysztof Szczucki będzie mówił, a my spróbujemy z panem zrobić wszystko, żeby był ten obraz jeszcze, dobra? Okej. Okay. Jasne. No, dam panu dużo szans na ten obraz, bo wypowiedź będzie dłuższa. Z wypowiedzią pana senatora jest jak z uczniem, który przygotowywał się do matury, nauczył się tylko o robakach, a dostał pytanie o budowę słoni. No i tam chwilę o tych słoniach napisał, ale później skonkludował, że trąba słonia przypomina robaki, a robaki dzielą się na. Pan redaktor pyta pana senatora i posła... Panie senatorze, widzimy się? Tak. Pan redaktor pyta pana senatora i pana posła o projekty rządowe, o inicjatywy rządowe, o ofensywę rządową, która rzekomo przed nami, a w odpowiedzi słyszymy o jednym projekcie i to nie rządowym, tylko obywatelskim. I teraz przechodząc... Jest przerobione tak, że to nie jest obywatelski, tylko rządowy. Znaczy to oczywiście jest inny projekt niż ten, który obywatele wnieśli, no ale z inicjatywy obywatelskiej, a nie z inicjatywy rządowej on w Sejmie był procedowany. I teraz jeżeli chodzi o politykę senioralną, no to jest grzechem, hipokryzją i kłamstwem mówienie o tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zaniedbywał seniorów, bo wspomnę tylko o kilku flagowych wdrożonych narzędziach. Po pierwsze, podwyższenie wieku emerytalnego. Od tego trzeba było zacząć, bo to rząd Platformy Obywatelskiej i PSL, może już dzisiaj niektórzy nie pamiętają, obniżał wiek emerytalny i zmuszał ludzi... Podwyższał wiek emerytalny, przepraszam, a my go obniżyliśmy. Tak, to chodzi o to, że nie ma teraz obowiązku tak szybko, czy tak długo pracować, jak było po ustawie Kosiniaka, Kamysza i Donalda Tuska. Chociaż nowy prezes, przepraszam, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w jednym z wywiadów twierdzi, że słuszna i dobra była to decyzja, żeby przejścia na emeryturę Polakom podwyższyć. Czyli obniżyliśmy wiek emerytalny, to po pierwsze. Po drugie, wprowadziliśmy 13 i 14 świadczenie i to na stałe, a teraz słyszymy o tym, że te świadczenia mają być obniżane. Kolejny instrument to niskie emerytury, te najniższe emerytury bez podatku, chociaż średnia emerytura w czasie naszych rządów też znacznie
znacząco wzrastała. Więc mówienie o tym, że rząd polityki senioralnej, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie prowadził, jest po prostu kłamstwem. Prowadził bardzo dobrą politykę senioralną, a to wy, panie senatorze, nie prowadzicie żadnej, bo nawet jeżeli sięgacie po projekt obywatelski, to tak jak już tutaj ustaliliśmy na antenie, jest to tworzenie pewnej fikcji renty wdowiej, a nie prawdziwe świadczenie, które odpowiadało tym oczekiwaniom, o których pan mówi. No wad tego projektu już nie będę przypominał, bo przed chwilą one na antenie tego programu znacząco wybrzmiały. A tak z ciekawości tego babciowego. Babciowe, jest obłożone podatkiem, czy nie jest? Nie mam wiedzy na ten temat. Przypuszczam, nikt nie ma wiedzy na ten temat. No właśnie. Panie redaktorze, jeśli można, bo tu sprowokowałem tą rozmowę. No to mamy winowajcę. Winowajca przy głosie. No to pan senator zaapelował, mniej emocji, a więcej faktów, no to rzeczywiście idźmy do faktów. Zaczęło się tak, że ja was konkretnie pytałem, rządzicie, jaka będzie pomoc dla rolników konkretnie? To pan poseł Ćwik mi występuje, ale wy zrobiliście z Kowalskiego ministrem. Jeśli ja odpowiedziałem na to, że tak, ale zrobił bardzo dobrą ustawę, to pan mi przyznał, że zrobił dobrą ustawę. Idąc dalej, zapytałem was... Pytam was, jakie ustawy przygotował wasz fachowiec od rolnictwa? Twarz waszego rządu, pan Kołodziejczak. Konkretnie. Pan mówi tak. W trzy miesiące to nie oczekujmy, żeby rząd coś zrobił w trzy miesiące. Po pierwsze, pan redaktor panu wymienił, że to już jest 8 miesięcy. A po drugie, może powiedzmy, w ogóle nie oczekujmy od rządu, żeby jakieś ustawy robił. Prawo i Sprawiedliwość, teraz fakt. W pierwszym roku rządzenia 43 ustawy. Porządne 43 ustawy, od finansów publicznych przez 500+, społeczne ustawy, środowiskowe ustawy, proszę sobie to sprawdzić. Pan przyszedł z pomocą pan poseł Kaleta, który mi wysłał w czasie tego programu SMS-a, że był na kontroli w Ministerstwie Rolnictwa i dowiedział się, że obecnie w Ministerstwo Rolnictwa nie pracuje, uwaga, nad żadną ustawą. I kiedy pan już tak się pocił, nie potrafił wymienić tych sukcesów Tuska, tego Kołodziejczaka, żadnej ustawy, no to przychodzi pan senator z pomocą, bo widział, że już się sytuacja wali i mówi, ale przepraszam bardzo, babciowe. No to nie odpowiada panu redaktor z tym babciowym, że jeszcze go nie ma. Ale przepraszam bardzo, renta wdowia. I rzeczywiście pan tu poświęcił dużo czasu bardzo dobremu projektowi, temu społecznemu, bardzo dobremu rozwiązaniu. Ja jestem za tym. Ja już nie będę tłumaczył, że kłamstwem jest to, że my seniorom nie pomogliśmy, bo pan poseł Szczucki to elegancko zrobił. I wiek emerytalny, 13, 14, ta pomoc była kompleksowa. To, że my jakiegoś rozwiązania nie wprowadziliśmy, to nie znaczy, że my o tą grupę społeczną nie zadbaliśmy. Ale co wyście zrobili, panie redaktorze? Wyście zrobili jawne, ordynarne, polityczne i społeczne oszustwo. Bo gdybyśmy my do władzy szli postulatem, jak szliśmy 500+, dajemy wszystkim, co mają dzieci, 500+. I dali 150 zł. To pan by powiedział, że jestem oszustem, czy nie? Proszę pana, w opozycji też trzeba umieć liczyć budżet. W opozycji też trzeba umieć podejmować decyzje i na podstawie tych decyzji dobrze racjonalizować swoje obietnice wyborcze. Wyście powiedzieli 50% albo zmarłego małżonka 100% swojej, albo na odwrót. 100% małżonka, 50% swojej. Wprowadziliście 15% i pan mówi tak. W 2028, jeśli emerycie wdowo dożyjesz, to my się wtedy zastanowimy, co zrobić dalej. No to nie tak, proszę pana, nie tak. Bo my nie jesteśmy oszustami, bo myśmy renty wdowiej, mimo że to jest dobre rozwiązanie, nie obiecywali. A wy żeście obiecywali i nie wprowadzili. To na tyle faktów, a nie emocji. Ja się wypowiem, panie redaktorze. Jeszcze ostatnia rzecz. Panie senatorze, gdyby pan, powiedzmy, nie wiem, bo pan jest chyba doktorem, nie wiem, czy pan na uczelni pracuje, czy nie, ale załóżmy, że ja pana bym namawiał, żeby pan na mnie głosował na rektora uczelni. Pan jest moim wykładowcą, ja mówię, panie Piotrze, pan na mnie głosuje, ja panu 50% premii będę dawał co roku. 50% premii. Pan na mnie zagłosuje, ja dam panu 15% premii. Pan by był oszukany, czy nie? Pan czułby się oszukany? No to nie można tak w polityce powiedzieć. I pan mówi, lepsze to niż nic. Cieszcie się, że macie chociaż te 15%, bo kiedyś nie mieliście nic. No tak się nie robi w polityce. Jak się obiecuje, to się obietnice realizuje. A jeśli się nie realizuje, to się pokazuje na obiektywne przyczyny dlaczego i próbuje się rekompensować w inny sposób ludziom. Tak się postępuje w polityce. No to ad vocem pan senator Woźniak.
Obiektywnymi przyczynami tego, że jest 15%, są wasze rządy i dług publiczny, który zrobiliście przez 8 lat i stan finansów publicznych. To są obiektywne. Pana na więcej. Ale panie pośle, bardzo szanuję, nie przerywałem, słuchałem cierpliwie. W związku z tym to są obiektywne powody. Natomiast ja bym chciał powiedzieć, bo jest taka narracja, która się utrwaliła, że faktycznie rząd rządzi 8 czy 9 miesięcy i nie ma żadnych efektów. Ja pozwolę sobie dosłownie, proszę mi dać, panie redaktorze, 40 sekund na to, żeby wskazać, jakiego rodzaju projekty i jakiego rodzaju prawodawstwo w tym zakresie, co zrobił rząd. Tych 15-12 ostatnich punktów, które są zrealizowane, bo najłatwiej taką narrację prowadzić, że faktycznie dynamika jest zerowa. Ona nie jest dla mnie super zadowalająca, umówmy się. To jest wynik między innymi tego, że jest 4 koalicjantów i tutaj Prawo i Sprawiedliwości było dużo łatwiej z jednego środowiska zarządzać, bo tak to działa niestety. W przypadku 4 formacji jest to trudne, dlatego że wymagany jest konsensus koalicyjny, a niestety to wszystko trwa. I mówię tu sypiąc absolutnie tonami popiołu po swojej głowie, że faktycznie tak jest. Po pierwsze podwyżki dla nauczycieli, po drugie kwestia uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy. Z tym tematem sobie państwo też nie radziliście przez kilka ostatnich lat. Uruchomienie... Przepraszam. Przepraszam, muszę zaoponować. Ale ja tak prosiłem o 40 ale sekund. Ale to spokojnie, ja panu dorzucę nawet minutę do tych 40 sekund, jest, żeby było. Ja przypomnę tylko, że Krajowy Plan Odbudowy został poparty przez następujące partie, kiedy przez polski Sejm przechodził. Przez Prawo i Sprawiedliwość, bo to był projekt autorstwa Mateusza Morawieckiego, ówczesnego szefa rządu. Został poparty przez PSL i przez Lewicę, za co cięgi i bacięta Lewica dostawała od Platformy Obywatelskiej. Tak to wyglądało. Przypomnę państwu, że warunkiem uruchomienia KPO, które zostało przyblokowane i zamrożone, była zmiana ustawodawstwa w naszym kraju. To teraz, proszę państwa, dla przypomnienia, w ustawodawstwie naszego kraju nie zmieniło się nic. Nic, co miało bezpośredni związek z KPO. KPO było związane z praworządnością. Jak państwo wiedzą, artykuł 7 Traktatu Unii Europejskiej był przeciwko Polsce uruchomiony. Nie został do końca doprowadzony, czyli nie podlegał głosowaniu, ponieważ było wiadome, że przy głosowaniu Komisja Europejska przerżnie to. W związku z powyższym było takie trzymanie Polski za gardło, duszenie i mówienie, zmieni się rząd, będzie KPO. Teraz błyskawicznie, jednym z argumentów, żeby Polsce nie dawać pieniędzy z KPO, był fakt, że polski rząd, ten nieszczęsny rząd sprzed 13 grudnia zeszłego roku, zamknął biednego pana Gonzalesa, pana Rupcowa, który był biednym dziennikarzem, niezależnym, w obronie którego stawały i rządy, i organizacje dziennikarskie, a on się był jednak okazać ruskim agentem. To o czym my, panie senatorze, mówimy? Nie róbmy z siebie wariatów, bardzo proszę. Nie. Wie pan, ja uwielbiam pewien tekst, który jest z Misia i zawsze go cytuję. Nie mylmy dwóch systemów wartości, nie bądźmy peweksami. Dlatego, że my rozmawiamy o zupełnie różnych sprawach. Pan, weszliśmy w rozmowie, panie redaktorze, z tym szacunkiem, jakiego rodzaju działania były przez ostatnich 8 miesięcy przez rząd realizowane, a pan redaktor, zresztą dość sprytnie, z wielkim szacunkiem, z wielką inteligencją i polotem, mówi o tym, jakiego rodzaju inne wątki o charakterze emocjonalnym, nie, politycznym. Nie, tak. Nie. Pan powiedział, że uruchomiliście KPO, a ja przypomnę, że to KPO było do uruchomienia. Notabene pani Urszula obiecywała, że to uruchomi, ale nie zostało to uruchomione, ponieważ tacy panowie jak... Panie redaktorze... Jedyna i Trzaskowski powiedzieli, że to będzie mrożone. No cała filozofia. Prosta sprawa. Zamiar zmiany po 13 grudnia, kiedy został ten rząd zaprzysiężony... Rząd koalicji 15 października, żeby trzymać się już dokładnej terminologii, po 13 grudnia zaszły zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Jakie? Chociażby, no dobrze, Krajowa Rada Sądownictwa chociażby, tak? Ale co się w Krajowej Radzie Sądownictwa... Komisja Europejska zapowiedzi rządowe wspomniała o zapowiedziach rządowych z uznaniem i wycofała się z artykułu 7. I zakończyła tą procedurę. Panie senatorze, panie senatorze, ale pan sprytnie w takim razie idzie do tego systemu drugiego peweksu, z tego co ja już pana tutaj wyczułem. Ponieważ tak, ja przypomnę, że ustawowo w sprawie KRS-u nie zmieniło się nic. Ja panu dzisiaj zapowiem, że jutro wszyscy lecimy na księżyc. No ale i co z tego, że ja panu to zapowiem? Miał być fakt rozdzielenia... Inaczej.
No ale tak zupełnie poważnie, ale traktujmy się poważnie, chociaż ta rozmowa jest niezwykle miła, bo z inteligentnym człowiekiem rozmawiam. Ale nic się nie zmieniło w polskim prawodawstwie, nic. A szczególnie jeśli chodzi o ustawy dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości. No, przyjmijmy oto taką hipotezę, że pan mnie przyłapał na nadużyciu prawdy. Nadużycie prawdy, ciekawa formuła. Przyjmijmy taką hipotezę. Przyjmijmy hipotezę dla potrzeb naszych widzów. Pan mnie przyłapał. Tylko teraz efektem tego przyłapania i efektem tego, że zmienił się rząd, jest rzeka pieniędzy do polskiego budżetu. To lepiej, czy sam zamiar zmiany prawa w zakresie wymiaru sprawiedliwości jest dobrym rozwiązaniem, że te pieniądze przypłynęły, czy będą przypływać ciągle, czy złym? Moim zdaniem dobrym. Trzeba umieć się z Komisją Europejską i z wymiarem sprawiedliwości Unii Europejskiej się po prostu domówić. W 8 ostatnich lat, jak mawiał klasyk, bądźmy też precyzyjni. To mówiła klasyczka, jak już bądźmy precyzyjni, to mówiła klasyczka. Panie redaktorze, myśmy byli poobrażani ze wszystkimi. Czesi, Turów, Niemcy, no to za wszystko. Właściwie dookoła byliśmy poobrażani. Jedynym naszym sąsiadem, który nie był obrażony, był Bałtyk. No na litość boską. Dzisiaj zmienił się rząd, który ma lepsze relacje w Brukseli. Dla mnie to jest dobra informacja i dla wszystkich Polaków powinna być to dobra informacja. Dlaczego? Dlatego, że te pieniądze z KPO realnie poprawią jakość życia przez najbliższą dekadę. Nieważne, nawet jak ktoś jest bardzo nastawiony na Prawo i Sprawiedliwość, to dzięki tym pieniądzom poprawią się przystanki, powstanie nowa droga, powstaną dodatkowe zajęcia dla dzieci wychowawcze i tak dalej, i tak dalej. Te pieniądze po prostu nam się należały i one muszą i dobrze, że trafiają do polskiego budżetu, ale proszę mi dać tą minutę, o którą pan mi obiecał. Bo to jest dla mnie bardzo, bardzo proszę, ważne. Jak się człowiek targować potrafi? Chciał 40 sekund, powiedziałem, że dam minutę, to już od razu minuta. No i dobra, słowo droższe pieniędzy idzie. Ale ja naprawdę z wielką sympatią zawsze uczestniczę w pana programie, bo to jest debata. Mi się ona bardzo podoba, bo jesteśmy w stanie różnić się, ale też argumentami się zaskakiwać czasami. Po pierwsze podwyżki dla nauczycieli. Po drugie wspomniane KPO z tą hipotetycznym przyłapaniem pana redaktora mnie na tym, że nadużyłem prawdy. Po trzecie in vitro. Po czwarte tarcza wschód 10 miliardów, która za chwilę powstanie. Bon energetyczny. Wakacje składkowe dla przedsiębiorców. Wspomniane babciowe. Dodatki, to jest bardzo ważne, bo to jest armia pracowników, która była bardzo mocno zaniedbywana przez samorządy, których nie było stać na to, żeby poprawić wynagrodzenia tych ludzi. Mowa tutaj o dodatkach dla pracowników socjalnych. Zakończenie wspomnianej procedury artykułu 7 w Unii Europejskiej. Zmiana na stanowisku rzecznika praw dziecka, przepraszam. Podwyżki w budżetówce. To implementacja zaległych dyrektyw wspólnotowych. No i przede wszystkim bardzo ważna rzecz, która nie obciąża, i tu kończę, wyczerpując obiecaną minutę. Wstrzymanie kar nakładanych na Polskę przez Unię Europejską. To naprawdę kosztuje. Sam Turów to jest ile? 60 milionów euro? Dobrze pamiętam? Więcej. Czy więcej? No to naprawdę finalnie kosztuje polskiego podatnika. No ja nie muszę tłumaczyć, jak działa ekonomia i makroekonomia finansów publicznych. No po prostu tak jest. Przedstawiłem w telegraficznym skrócie z głowy, jak mówi klasyk, z głowy, czyli z niczego, najważniejsze rzeczy, które przez ostatnich 8 miesięcy wykonał rząd Tuska. Ja nie jestem zadowolony, mógł wykonać więcej. Ale dobra, panie senatorze, minuta z okładem minęła. To w takim razie, ponieważ ja lubię konkrety i teraz ja robiłem notatki z tego, co pan wymieniał. Jeśli chodzi o sferę budżetową i podwyżki dla nauczycieli. Wie pan, że te podwyżki dla nauczycieli nie były równe dla wszystkich. Miały dotyczyć czegoś innego, dotyczyły właściwie czegoś innego, w związku z czym kadra nauczycielska nie jest szczególnie zadowolona. Mamy teraz podwyżki dla budżetówki, czytaj tutaj, nie w każdym ministerstwie. Te podwyżki zostały uruchomione tak, jak powinny być uruchomione. W służbach mundurowych nie każdy policjant na przykład dostał taką podwyżkę, jak się spodziewał, co było mu obiecane, rzędu, teraz nie pamiętam, 20 czy 30%. 30 zdaje się, tak? Czy 20? 20. No, tam w zależności od stanowiska, od funkcji, jaką pełnił, taką tę podwyżkę dostawał. Nie było to 20% tak, jak policjanci mundurowi liczyli. Ale to zostawiam, ponieważ to jest fakt bezsporny, z którym zgadzam się, ma pan senator rację, nie przyłapałem pana na niczym.
Ale idźmy teraz krok dalej. Finansowanie in vitro. Przecież to jest, powiem szczerze, chichot historii i to jest śmiech przez łzy. Ile żeście na to finansowanie in vitro dali? 500 000 000 zł? Panie senatorze, to jest robienie sobie jaj z ludzi. Gdzie Telewizja Polska z nazwy w likwidacji, dostaje pięknym strumieniem czystej wody 3 000 000 000. O czym pan opowiada? Idźmy dalej. Platforma chełpiła się do wczoraj czy przedwczoraj, że za rządów tego rządu 13 grudnia została obniżona cena energii elektrycznej. To jest robienie sobie jaj ze mnie, robienie sobie jaj z wyborców, czy robienie sobie jaj ze wszystkich obywateli? Pan senator już to nazwał. To nie jest obniżka cen energii, tylko to jest wprowadzenie bonu energetycznego. Co nie zmienia faktu, że ceny energii idą w górę. To nie jest tak wprost. Teraz dalej. Sekundeczkę, panie pośle, za chwileczkę pan będzie miał głos. Idźmy dalej. Tarcza Wschód, 10 000 000 000 zł. Ja panu zapowiem, że w okolicach Opola ja panu wybuduję stację księżycową. Będzie kosztowała 50 000 000 000, ale masz pan ode mnie zapowiedź, że taka stacja księżycowa stanie, wystarczy tylko na mnie zagłosować. Czy ja znajdę na to finansowanie? Nieważne. Ale 10 000 000 000 zł dzisiaj budżetu państwa polskiego na to nie stać. Były robione takie zakusy i podchody i do Macrona, i do Scholza. Robił je premier polskiego rządu. To mu powiedzieli generalnie w kulturalny sposób: weź, wracaj do siebie, do kraju, żadnych pieniędzy nie będzie. To jest tarcza Wschód. Mamy dalej. Mówi pan o wstrzymaniu kar. Mówi pan o wstrzymaniu kar nakładanych na Polskę. Otóż zgodnie z prawem unijnym, po tym jak jest już wyrok TSUE, to kary nie są naliczane. No to jeżeli pan mówi, że polski rząd jeszcze współdziałał z TSUE, żeby karać Polskę, po czym jak tylko został rządem, kary zostały zdjęte, to muszę panu powiedzieć, że to jest dość odważna teza, panie senatorze. Oczywiście tego nie podejrzewam, rozumiem, że to było przejęzyczenie. Ale tak wygląda prawo unijne. Kary są naliczane do momentu, dopóki nie odbywa się rozprawa i dopóki nie zapada wyrok. Notabene w sprawie Turowa tam są jeszcze większe jaja, bo Turów zdaje się za chwileczkę będzie zamknięty. Do tego dążą. No, wiem, do czego pan zmierza. Także zostawmy ten temat. Dziwię się polskiemu rządowi i dziwiłem się temu poprzedniemu i temu, który jest w tej chwili, że dajemy się kopać i nadstawiamy jeszcze policzek lewy, prawy naprzemiennie, a nie robimy z tym nic. I my Czechów nie skarżymy, nie skarżymy Niemców. I mam nadzieję, że ten rząd będzie miał to coś, co jest potrzebne, żeby być mężczyzną. No. To już tak mówię wprost. To jest kwestia Turowa. Co ja tu sobie jeszcze zapisałem? No to chyba tyle. A teraz odnośnie KPO. Ale to sekundę, no pan senator 40 sekund, niech ma szansę. Powiem szczerze, tak, trochę się zapowietrzyłem, bo patrząc na pewnego rodzaju, dochodzę do wniosku, że faktycznie optyka wielu oczywistych faktów przez odbiorców może być diametralnie różna. No. My możemy się różnić w poglądach. Ale w jednym tylko punkcie pan przyznał, że niezaprzeczalnie mam rację, że chodzi o podwyżkę dla nauczycieli. Tak. Natomiast już pewnego rodzaju subiektywną oceną pana redaktora była, że oni są niezadowoleni. Zawsze będzie ktoś niezadowolony przy kilku milionach świadczeń, tak? Przy kilku czy kilkuset tysiącach osób, które otrzymują podwyżki, zawsze się ktoś znajdzie. I ma pan rację, że tak jest. Ja też bym chciał mieć coraz większe wynagrodzenie i większe zarobki, bo to jest rzeczą naturalną. Jeszcze raz powtarzam, to co w moim przekonaniu robi polski rząd, powinno być zdynamizowane, tak uważam. To jest wynik tego, że niestety także mój klub, który jest, przepraszam za określenie, ma trochę rozdwojenie jaźni, bo nie można być w rządzie i być poza nim i być głównym krytykantem. Mówię tu o partii Razem. I teraz teoretycznie, hipoteza numer dwa, obiecuję, że ostatnia w tym programie. A dlaczego? Wejdźmy w głowę. No dobrze. Ale panie senatorze, no sam pan powiedział, że się spotykamy po to, żeby sobie podyskutować i właśnie temu służy ten program. No to świetnie. To wejdźmy teraz w hipotezę numer dwa. Jesteśmy premierem. Pan redaktor jest premierem, ja jestem premierem. Każdy z naszych szanownych gości ma premierem. Nie. No to nie. Przepraszam. To nie. Ma taki... Nie, panie senatorze, ale powiedział pan, że pan lubi mnie i lubi ten program. To dlaczego Kałużny ma być premierem? Ja się nie zgadzam. Ale to jest demokracja i przyjmijmy, że dla hipotezy to ja będę wybierał teraz kandydata. Ale przepraszam, bo się zamyśliłem. Ja miałem być premierem? Tak. Lewicą? A,
Przyjmijmy teraz, że każdy z nas jest szefem rządu. I teraz ma pan trzy kluby, cztery formacje i w jednym z tych klubów jest taka grupa dziesięciorga posłów z partii Razem, która jest największym oponentem tego rządu. W jednym z klubów. I partia Razem teraz się okaże winowajcą. Pana premiera Tuska. Bo ja naprawdę mu nie zazdroszczę tej sytuacji, bo sprawa powinna być zero-jedynkowa. Trochę za uzdę wziąć koalicjantów, żeby przestali wierzgać. Tak bym zrobił, gdybym był na miejscu premiera. Powiedział albo w lewo, albo w prawo. I zresztą coraz częściej, proszę zwrócić uwagę, pojawiają się w przestrzeni medialnej informacje o tym, że nie jest wykluczony, o tym Newsweek bodajże pisał, nie jest wykluczony taki scenariusz, w którym Donald Tusk po wygranych wyborach prezydenckich, zakładam, nie mówię o swojej kandydaturze, tylko kandydata koalicji 15 października w drugiej turze, zdecyduje się na ucieczkę do przodu na przyspieszone wybory. Dlaczego? Dlatego, że będzie chciał wykorzystać moment, w którym być może Platforma Obywatelska będzie miała 35%, a koalicjanci w postaci Trzeciej Drogi i Lewicy będą szurać po progu wyborczym. Więc prosta sprawa. Trzeba w tej koalicji, tak uważam, zdyscyplinować tych mniejszych po to, żeby ten rząd zdynamizować w działaniu. Panie senatorze, w takim razie redaktor prowadzący ma dla pana w odpowiedzi na hipotezę 2, hipotezę 3. Po pierwsze, przypomnę panu, że póki co Platforma Obywatelska nie jest w klubie Lewicy. Czy Lewicy Razem, czy Lewicy Razem osobno, to już jak zwał, tak zwał. Przypomnę tylko, że klub Lewicy składa się z tam kilku podmiotów. To rzeczywiście pan również wskazał tylko na partię Razem. Ale wy tam przecież macie też i Wiosnę, która nie jest Wiosną, i Przedwiośnie, które nie jest już Przedwiośniem, ani Przedlecie. Jak to kiedyś Włodzimierz Czarzasty nazywał, byle tylko Wiosnę nie wymieniać. No to macie tak, Czarzastego, macie Biedronia, macie Zandberga i spółkę. Teraz tak, co zrobił Zandberg i spółka? Oni udzielili poparcia temu rządowi, ale jak głosowali, to się nie cieszyli. Ponieważ wiedzieli, że dzięki temu, że oni zagłosują za, to chociażby Gawkowski będzie wicepremierem, że Wieczorek zostanie ministrem i można by było tymi nazwiskami iść dalej. Teraz krok jeszcze do przodu. Pan już mówi o wyborach prezydenckich. O ile rzeczywiście ten projekt premiera Donalda Tuska się ziści i zmobilizuje was wszystkich, a właściwie szantażując, zmusi was do tego, żebyście jako lewica nie wystawiali swojego kandydata na prezydenta, a poparli w ślepo kandydata Koalicji Obywatelskiej, najprawdopodobniej, jak mówi sam Marek Sawicki, Donalda Tuska, no to wy się już wierno poddańczo oddacie we wszystko i po lewicy rzeczywiście już będzie tylko ślad. To pan ma w 100% rację. Natomiast jakkolwiek by nie było, wszystko wskazuje na to, że Czarzasty nie doczeka swojej rotacji jako marszałek Sejmu. Właściwie już został wyrotowany, żeby nie powiedzieć inaczej. W związku z czym ja to widzę tak. Za jakiś czas to Lewica będzie pierwszą partią, czy pierwszym członem tej koalicji obywatelskiej, przepraszam, członem tej koalicji rządzącej. Koalicji rządzącej, która powie, my opuszczamy ten rząd, ponieważ nie są nasze lewicowe postulaty realizowane. Nie będziecie mieli wyjścia, bo jeżeli tego nie zrobicie, to was już nie ma i tak. Chyba, że będziecie Platformą Obywatelską. To zgoda. Jedno zdanie mogę? Tak. To, o czym pan redaktor wspomniał, zrobi dokładnie Partia Razem. Na swoich warunkach wychodząc. Partia Razem dzisiaj nie jest potrzebna w ogóle do tej koalicji rządzącej. No dobrze, ale jest to jednak 10 posłów, które stanowi mocny bufor dla zaplecza. Bufor, ale nie jest potrzebne do tego, żeby zwykłą większością głosować. Panie senatorze, ale proszę zwrócić. Duże misie jesteśmy, na sztuczny miód się nie nabieramy. Pan poseł Ćwik też nie. No dobrze, może za dużo mówię, oddam głos panu redaktorowi. Nie, to ja oddam głos panu posłowi Ćwikowi. To ja wrócę do meritum, panie redaktorze, bo rozmawialiśmy na temat KPO. KPO, które było faktycznie wynegocjowane przez rząd Mateusza Morawieckiego po to, żeby uruchomić pierwszą transzę, wymagało tylko złożenia wniosku przez polski rząd. I Mateusz Morawiecki tego nie zrobił. Nie były wtedy wymagane jeszcze żadne kamienie milowe, jak osiągnięcie. Trzeba było tylko złożyć wniosek. I ten wniosek nie został złożony, co skutkowało tym, że Polska nie otrzymała miliardów euro. Następna kwestia
kwestia praworządności. Ma pan redaktor rację. Żadna ustawa, która została nawet uchwalona w tym Sejmie, czyli mam na przykład ustawę, mam na myśli ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, nie weszła jeszcze w życie, ponieważ nadal blokuje je prezydent Duda, uniemożliwiając naprawę wymiaru sprawiedliwości w tym zakresie, jak została ona zniszczona przez rządy Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast faktycznie Unia Europejska zwróciła uwagę na to, że całkowicie zmieniło się nastawienie do kwestii praworządności i przestrzegania polskiej konstytucji przez polskie rządy. To, co zostało zapowiedziane przez ministra Bodnara w zakresie zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa, w Trybunale Konstytucyjnym i w prokuraturze, czyli kwestia rozdzielenia prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, co się zadzieje, to wpłynęło na to, że przestano nam naliczać kary za nieprzestrzeganie praworządności według reguł Unii Europejskiej, co jest jedną z podstaw działania Unii Europejskiej. Panie pośle. Zapłaci, panie też będę panu dodawał czas, oczywiście nie ma najmniejszego problemu. Wie pan, ja mam przed oczami takie obrazki. Jak co niektórzy politycy wychodzili na ulice polskich miast ze zniczami. Mam przed oczami takiego polityka, który płakał nad polską konstytucją. Jeżeli pan mi chce dzisiaj powiedzieć, że Komisja Europejska dostrzegła, że polski rząd przestrzega polskiej konstytucji, to pan mnie ma za świra. Bynajmniej. No to skoro bynajmniej, to w takim razie poważnie porozmawiajmy. Skoro do powołania prokuratora krajowego jest potrzebna decyzja prezydenta, a prezydenta, brzydko mówiąc, się olewa, to konstytucja jest przestrzegana, czy nie jest? Nikt nie olewa pana prezydenta, natomiast... Panie pośle, ale ja poważnie pytanie stawiam. Kiedy jest wymagana zgoda pana prezydenta, a właściwie głos pana prezydenta, a o ten głos nikt nie występuje, to jest zgodne z prawem, czy nie jest zgodne z prawem? Kiedy nie przestrzega się, przepraszam, dokończę myśl, patrząc na pana senatora Woźniaka, który tak ładnie przypomniał, że on w 15 roku był za rentą wdowią i chwała mu za to. Ja przypomnę tylko, że w dalszym ciągu obowiązuje konstytucja, która była konstytucją lewicową. I pewnie państwo pamiętają prezydenta Kwaśniewskiego, który jako ojciec tej konstytucji występował i wysyłał ją nam po domach. Pewnie państwo też widzą obecnego członka, pana sędziego PKW Ryszarda Kalisza, który również pracował w tej konstytuancie i tak dalej, i tak dalej. No, pan poseł Ćwik ma dobrą pamięć, pamięta zimy mroźne. Ja je też pamiętam, bo już tyle lat mamy. I wie pan, dla mnie jest rzeczą nie do pomyślenia, że z jednej strony mówi się konstytucja, konstytucja, a ona w dalszym ciągu obowiązuje ta z 97 roku, po czym mówi się tak, Trybunał Konstytucyjny, mimo tego, że oparty w rubryce, a właściwie w dziale sądy i trybunały, jego orzeczenia, to dajmy spokój, co tam Trybunał Konstytucyjny. Na chwilę wyjaśnię. Jeżeli pan mi chce powiedzieć, że polska konstytucja zakłada możliwość stosowania prawa tak jak się je rozumie, a nie tak jak jest zapisane, no to rzeczywiście ta Komisja i Unia Europejska są zupełnie klawe i fajne, no. Bo to nie tylko już pan poseł Ćwik ze mnie robi wariata, ale to już ze mnie robił idiotę wprost. Nie robię z pana wariata, panie redaktorze, nie pozwoliłbym sobie na to. Za bardzo pana szanuję i widzów Telewizji Republika. Natomiast dokończę tylko tamtą myśl, z której pan mnie wybił, że te działania rządu Prawa i Sprawiedliwości związane z naruszaniem praworządności kosztowały nas, Polaków, blisko 3 miliardy złotych kar zapłaconych Unii Europejskiej. To była nasza strata, gdzie ona była spowodowana głównie działaniem ugrupowania Zbigniewa Ziobry, co wprost przyznawał także Mateusz Morawiecki jako premier rządu Zjednoczonej Prawicy. To są fakty. Teraz kolejne fakty. Wspomniał pan o Trybunale Konstytucyjnym, że kwestionowane są orzeczenia wydane w składach, gdzie uczestniczyły osoby nieuprawnione. Trybunał Konstytucyjny działa w oparciu o procedurę cywilną z kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z KPC, jeżeli w składzie orzekającym zasiadała osoba nieuprawniona, to z mocy prawa takie orzeczenie jest nieważne. Jeżeli w Trybunale Konstytucyjnym mamy trzech sędziów, którzy zostali powołani niezgodnie z prawem, ponieważ zgodnie z prawem Sejm ósmej kadencji powołał trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, następnie pan prezydent ich nie zaprzysiął, a większość Prawa i Sprawiedliwości powołała sobie kolejnych trzech sędziów,
na te 3 miejsca prawidłowo obsadzone, których pan prezydent w nocy czym prędzej zaprzysią, to te osoby są osobami nieuprawnionymi do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. I dlatego te orzeczenia wydane w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie w składach zasiadała chociaż jedna z tych osób, nie istnieją. One są nieważne. Panie pośle, ponieważ pan jest ustawodawcą i pan ewentualnie, jeżeli na przykład będzie taka potrzeba, będzie zmieniał konstytucję, bo do konstytucji jednak do zmiany jest potrzeba trochę i więcej pracy i troszkę inne są przepisy dotyczące zmiany samej konstytucji. A według pana, co jest łatwiej zrobić, co jest łatwiej zmienić? Kodeks postępowania cywilnego, który pan przywołuje, bo jest to kodeks, prawo cywilne, ale w formie kodeksowej. Czy łatwiej jest zmienić Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej? I która z tych ustaw ma wyższą rangę? Czy KPC, czy konstytucja? To są oczywiste oczywistości. Oczywistym jest, że... Super. Ale to nie musi pan odpowiadać, bo doskonale wiem, o czym mówimy. To jeszcze takie jedno pytanie. Powiedzmy tak, ponieważ pan senator próbował ze mnie zrobić premiera, dziękuję, przyjmuję. Niech będzie, ale pod warunkiem, raz jeszcze przypomnę, że Kałużny nie będzie tym premierem, bo byłoby nas za dużo. To równie dobrze przyjmijmy, że na potrzeby naszej rozmowy ja z Kałużnego, dlatego że jestem młodszy, panie redaktorze, nie został premierem, zrobię dzisiaj sędziego. Sędzią będzie Kałużny i sędzią będzie, no nie wiem, ktoś tam jeszcze, kto nas w tej chwili ogląda i czuje taką potrzebę. I wiecie państwo, to, że ja sobie pozwalam zrobić z pana posła Kałużnego sędziego, to wszystko jest super. Tylko sędzią zostaje się z chwilą, kiedy pan prezydent wręcza tę nominację i no tak. Nie, jeśli chodzi o sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Każdego jednego sędziego, panie pośle. Tak. Każdy jeden sędzia staje przed prezydentem Najjaśniejszej. Czy to był Bronisław Komorowski, czy to był Aleksander Kwaśniewski. To nie jest tak, że poleconym przychodzi do Ćwika list, panie Ćwik, zostajesz pan sędzią. Nie. Panie redaktorze, wyjaśnimy to od razu. To nie jest tak, że pan prezydent posiada uprawnienie do tego, żeby badać, czy Sejm wybrał dobrą osobę jako sędziego Trybunału. Ale to Sejm stwierdził, panie pośle. Nie prezydent. Tylko pan prezydent ma dokonać techniczną czynność zaprzysiężenia tego sędziego. To Sejm powołuje swoją większością sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z ustawą. No dobra, ale panie pośle, to skoro pan już tak bardzo chce brnąć, to wracamy dalej do tematu. Przepraszam, że proszę państwa dziś, bo mam jeszcze jeden temat, ale już pana senatora nastawię, żeby pan senator nam się przygotował i będzie się pan senator za chwileczkę tłumaczył. Nie, ja już do pana posła Ćwika wracam, pamiętam. Pana senatora poproszę, żeby pan sobie tam albo wygooglował, albo nie wiem, posprawdzał, jak to jest z waszym człowiekiem, wiceministrem Przemysławem Koperskim. Bo do niego za chwileczkę będę się odnosił. Nie wiem, czy temat jest już panu znany. Żeglowność Odry? Nie, tam żeglowność Odry, dajmy spokój. On próbuje w swoich mądrościach przebić panią minister Zielińską, co jest bardziej niebezpieczne. O wodzie rzeczywiście mowa będzie i to... Okej, zamieniam się w słuch. No, pan poseł kontynuuje, ja tylko jedną rzecz. Przypomnę, proszę państwa, że jaja z Trybunałem Konstytucyjnym zaczęły się w roku 2015, kiedy PiS nie było jeszcze u władzy, a u władzy była koalicja PO-PSL. I lewicy, bo nawet wówczas Leszek Miller się wypowiadał, że gdyby wiedział, że taki będzie finał, jaki miał miejsce, to nigdy w życiu by się w taką rozgrywkę nie dał wciągnąć. To państwo sobie znajdą, jest taka wypowiedź byłego premiera Leszka Millera. I wówczas Sejm wybrał sobie sędziów Trybunału Konstytucyjnego ponad stan. Tacy rozrzutni byli, a właściwie bali się, że nie będą mieli większości w Trybunale. I sam Trybunał Konstytucyjny to potwierdził. Natomiast ja proponuję, żebyśmy już zostawili Trybunał Konstytucyjny. Ja jednak chciałbym go nie zostawiać na chwilę. Dosyć tego tematu. Pan prezydent ma szansę naprawić swój błąd. Ma nową ustawę. Za chwilę będzie miał nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Nie, o KRS-ie teraz będzie miał. Ustawa została przyjęta. Jest to poprawka Senatu we wrześniu. Przepracujemy jeszcze ją w Sejmie i będzie ostateczna wersja do podpisu przez pana prezydenta. Pan prezydent zdaje się w wywiadzie z Michałem Rachoniem temu o tym, co rząd zamierza robić. W rozmowie bodajże z Michałem Rachoniem pan prezydent Duda był uprzejmy stwierdzić,
że on nie widzi zmian już, a właściwie inaczej, nie widzi potrzeby zmian ustawodawstwa, skoro Komisja Europejska zdjęła nas z zastosowania artykułu 7, twierdząc, że w Polsce jest praworządność. No i nie sposób nie przyznać racji panu prezydentowi. Po co zmieniać, skoro jest dobre, bo Komisja Europejska to uznała? Myślę, że mógłby jednak pan prezydent chcieć poprawić sytuację dla dobra Rzeczpospolitej. Natomiast rozmawialiśmy o tym, jakie są plany rządu, jak chciałem do tego wrócić. Mi jest oczywiście najwygodniej wypowiadać... Ale jeszcze chciałbym się odnieść, panie redaktorze. Bo dobra, to zróbmy tak. Czy pan poseł wykaże się odrobiną cierpliwości? Pan profesor Szczucki chciał się do Trybunału odwołać i pan będzie mówił o planach rządu dalej. Robimy tak? Okay. No to super, pan profesor. Znaczy, najpierw ogólny wątek, bo gdzieś tam w tych mnóstwo zdań, mnóstwo tematów, ale padła taka konstatacja, że Unia Europejska uznaje, że polska konstytucja jest w tej chwili przestrzegana. To przede wszystkim powiedzmy sobie, że nie ma podstaw do tego, żeby Unia Europejska oceniała przestrzeganie polskiej konstytucji. To nie jest jej zadaniem. To jest zadaniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego i w ogóle nie gódźmy się na takie stwierdzenie, że jakikolwiek organ, Komisja Europejska, Parlament Europejski, czy nawet Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma prawo ustalać, czy polska konstytucja jest właściwie stosowana, bo nie są to jego zadania. To po pierwsze. Po drugie, wokół Trybunału Konstytucyjnego narosło dużo przekłamań. Mamy w Polsce funkcjonujący prawidłowo Trybunał i wszyscy sędziowie, 15 sędziów, to są sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i nie ma tutaj żadnej przestrzeni do stosowania kodeksu postępowania cywilnego i do twierdzenia o nieważności wyroków. Sejm siódmej kadencji, czyli Sejm Platformy Obywatelskiej PSL, wybrał niezgodnie z procedurami wszystkich 5 sędziów. Pan prezydent nie przyjął od nich ślubowania, nie stali się formalnie sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Sejm, ale panie pośle, ja cierpliwie jednak słuchałem. Sejm kolejnej kadencji, w którym większość miało Prawo i Sprawiedliwość, stwierdził w uchwałach 5, że nieprawidłowo wybrano tamte osoby. Te uchwały były podjęte nieprawidłowo. Na tej podstawie prezydent nie przyjmował ślubowania i poczekał na konwalidowanie tego, czyli na wybór nowych osób na te stanowiska. Na stanowiska opróżnione, a nie stanowiska już zajęte. Mówienie o jakichkolwiek dublerach jest tutaj kompletną nieprawdą. A wyrok Trybunału Konstytucyjnego, na który się ciągle powołujecie, pod kierunkiem Andrzeja Rzeplińskiego. Trybunał Konstytucyjny wtedy nie orzekał o uchwałach Sejmu, nie orzekał o wybieranych sędziach, orzekał o przepisach. W kolejnym wyroku, już w styczniu 2016 roku, Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie, bo stwierdził, że nie może badać uchwał o wyborze sędziów. Nigdy Trybunał nie stwierdził, że 3 sędziów było wybranych prawidłowo, a 2 sędziów było wybranych nieprawidłowo, bo taki nie miał kompetencji. To mógł tylko zrobić Sejm, to zrobił. Prezydent obsadził wolne stanowiska, czy przyjął ślubowanie od ludzi, których powołał Sejm na wolne stanowiska sędziowskie i Trybunał działa poprawnie i należy tych wyroków przestrzegać. Powiem jeszcze jedno. Ci, którzy dzisiaj nie publikują wyroków Trybunału Konstytucyjnego, prędzej czy później muszą liczyć się z odpowiedzialnością, bo tak postępować po prostu nie może. Ale zdaje się, KPRM publikuje. Rządowe Centrum Legislacji. I pan poseł Ćwik. Orzeczeń Trybunału, prawda, panie pośle? Jeszcze raz, panie pośle, bo nie słyszałem. Mówię, że premier Szydło zaczęła od wszystkie, tego, że wszystkie orzeczenia zostały opublikowane, panie pośle. Może pan sprawdzić w Dzienniku Ustaw. Po czasie, bo po czasie to dodajmy, ale zostało opublikowane, jeśli chodzi już o ścisłość. Pan poseł Ćwik. Oczywiście manipulacje pana posła Szczuckiego, bo doskonale pan wie o tym, że 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego było powołanych prawidłowo. Nie zgadzam się z tym, absolutnie. Zostali powołani już na te kadencje, które jeszcze nie upłynęły. Całkowicie się z panem zgadzam. Ale to dyskusja do nikogo. Sejmowa popełniła błąd i tego nie robiła. Natomiast to, że pan prezydent w nocy, tuż przed wydaniem orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny właśnie w tej kwestii, że 2 sędziów zostało nieprawidłowo powołanych, a 3 zostało prawidłowo powołanych i że prezydent w nocy zaprzysięga na chybcika powołanych przez większość Prawa i Sprawiedliwości 3 sędziów dublerów, te osoby nieuprawnione, to było naprawdę psucie Trybunału Konstytucyjnego, psucie przestrzegania praworządności. Po prostu Prawo i Sprawiedliwość za wszelką cenę dążyło do zniszczenia Trybunału Konstytucyjnego, do jego zdyskredytowania, aby móc uchwalać wszystko, nawet kwestie niezgodne z konstytucją, po to, aby ten Trybunał Julii Przyłębskiej orzekał sobie w taki sposób, w jaki chce Jarosław Kaczyński. Ale to, panie pośle, to wy dyskredytujecie Trybunał od wielu lat i to wy doprowadzacie do tego, co pan mówi. Można. Za odkrycie towarzyskie
i zniszczył po prostu Trybunał Konstytucyjny. No nie. Taka jest prawda. No dobra, tylko ja przypomnę, że pan poseł Ćwik miał się odwoływać do planów rządu. Oczywiście. Wracam do tematu właśnie tego, co planuje rząd zrobić już na jesień. Strach się bać. Panie ministrze, dokładnie z Polski 2050, to co przede wszystkim dwa ministerstwa, to jest ministerstwo pani Katarzyny Połczyńskiej-Nałęcz, odpowiedzialne właśnie za środki europejskie, za rozwój regionalny. I tutaj to, co wspomniał już pan senator, zostały uruchomione już miliardy euro. W kwietniu był największy jednostkowy przelew z Unii Europejskiej do Polski. Te pieniądze zaczynają już pracować, są uruchamiane projekty, które będą wspomagały rozwój gospodarczy Polski i poziom życia Polaków. Te pieniądze nam się po prostu należały, tak jak innym społeczeństwom europejskim, bo ja przypomnę, że KPO to są środki związane z pandemią COVID-u, które miały uchronić gospodarkę europejską przed spowolnieniem, miały ją rozwijać. Będziemy mogli teraz to robić. Przez te kilka miesięcy pani minister ze swoim zespołem przeanalizowała też te projekty, które były zgłoszone do KPO, pozmieniała te, które nie mogły być już zrealizowane w tym czasie, kiedy one mają być wykorzystane, czyli do 2026 roku, w związku z tym, że mamy to opóźnienie teraz ponad dwuletnie. Także zostały wybrane projekty, które będą mogły być zrealizowane po to, żebyśmy w jak największym stopniu te środki z korzyścią dla Polski wykorzystali. Drugi resort to jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska, pani minister Henning-Kloski. Tutaj była praca już od grudnia, gdzie była wprowadzona tarcza energetyczna na pierwsze półrocze, ponieważ rząd Prawa i Sprawiedliwości w budżecie nie zapewnił żadnych środków na ochronę obywateli przed wzrostem cen energii. Budżet został zaplanowany z dziurą na poziomie 160 miliardów złotych i ani złotówki na tarczę energetyczną. To opracowaliśmy jeszcze w grudniu, tak żeby ta ustawa weszła od 1 stycznia, żeby chronić Polaków w pierwszym półroczu. Na drugie półrocze tę ustawę przyjęliśmy w czerwcu. Został wprowadzony bon energetyczny. Zostały też zamrożone ceny energii na drugie półrocze. I dla osób, które w większym stopniu... Panie pośle, ja pana przepraszam. Na przykład do ogrzewania, panie redaktorze, dla nich cena energii faktycznie spadła. Panie pośle, ale pan naprawdę ma nas... Widzi pan, ja pana też uwielbiam i to pasjami, ale pan nas ma za idiotów. Jeżeli byście zamrozili cenę energii, to ta energia by mi nie podrożała. A ta energia drożeje. To o jakim zamrożeniu my mówimy w ogóle? Co żeście zamrozili? Zostaje zamrożona na poziomie niższym niż było wcześniej. I tak jak mówię, wcześniej było też tak. No to zaraz. To w takim razie na logikę. Pan senator Woźniak jest biegły w rachunkach, bo potrafi 500 miesięcy zderzyć ze 100 miesiącami i potrafi to jeszcze przeliczyć. To raz jeszcze. Ponieważ ja słuchałem wywiadu z panem Dorożałą w RMF-ie bodajże. Przekonywał, że prąd ludziom zdrożeje o 30 zł. A właściwie ten bon energetyczny, który wy wprowadzacie, to on spowoduje, że nie dojrze, że ludzie tylko będą mieli wzrost ceny prądu o 30 zł, to wraz z wprowadzeniem tego bonu energetycznego, to ludzie zapłacą jeszcze mniej za energię. No, no jak? Redaktorze, to nie jest tak, że każdemu zmniejszy się czy zwiększy się o 30 zł. Każdy jest w innej sytuacji. To zależy o ile panu wzrósł rachunek, panie pośle. Panie pośle, ale z ręką na sercu, o ile panu wzrósł rachunek? No nie róbmy idiotów z widzów, bo każdy już wie, że tych 30 zł to było po prostu kłamstwo, absurd i błąd i głupota w liczeniu. Chyba, że to była czysta propaganda. Panie redaktorze, o ile? Strzelamy. Strzelam. Wzrosło panu o 30%. Mi rachunek za energię elektryczną w ogóle nie wzrósł, ponieważ ja posiadam fotowoltaikę i nie płacę za energię elektryczną. Płacę sam abonament, czyli tam niecałe, powiedzmy, 400 zł rocznie. Skorzystałem z tego, że uznałem, że warto jest zainwestować w instalację fotowoltaiczną po to, żeby zaoszczędzić na energii. I to jest najbardziej... Ale zakładam, że się pan załapał za czasów PiSu jeszcze na to, nie? No, PiS rządził przez ostatnie 8 lat, panie. No tak, ale przez ostatnie 8 miesięcy rządzi już nowa koalicja i pomijając numer, który próbowała Henning-Kloska zrobić już na początku roku z tymi wiatrakami, to szczęśliwie przynajmniej na razie temat ten umarł. Proszę państwa, nie jest żadną tajemnicą. Państwo dostajecie... Mam nadzieję, że we wrześniu, bo jedyny sposób, żebyśmy płacili mniej za energię, to jest inwestowanie w odnawialne źródła energii, które będą tańsze
i w zmianę infrastruktury przesyłowej. Tylko w ten sposób będziemy mogli zmniejszyć ceny energii. Panie pośle Kałuszny, pan się nie łapie za głowę, bo biogazownie także nie, są no potrzebne. Bo o to... Ile biogazowni zostało otwartych w ciągu ostatniego, ostatnich 8 miesięcy? Chodzi panie redaktorze. Zero. Ja powiem panu, dlaczego łapie się na głowę. Pana posła Kałużnego poproszę o chwilę cierpliwości. Pan poseł Kałużny się nie bulwersuje. Pan poseł Ćwik, panowie, ja mam do was taką prośbę. Ponieważ dzisiaj dzień nam się zaczął ciężko, mieliśmy problemy techniczne, ale korzystając ze sposobności, że udało nam się je zwalczyć, to ja mam do was taką prośbę. Zostańcie jeszcze chwilę, skończymy sobie naszą rozmowę tak gdzieś kwadrans po 11. Co wy na to? Może tak być? Okej. Tylko jedno zdanie mogę jeszcze, panie redaktorze. Jak pan się zgodził, to pan może nawet dwa, ale szybko. Zapytał pan, ile biogazowni zostało otwartych przez ostatnie 8 miesięcy? Niestety żadna. No. To oznacza, że w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości nie były prowadzone te inwestycje. Bo żeby otworzyć biogazownię w ciągu tych pierwszych 8 miesięcy naszego rządu, to te biogazownie musiały być budowane w czasach Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle. Niestety nie było. Panie pośle. Natomiast kojarzy tego zmieniamy. Pan, kojarzy, biogazownie pan, kojarzy pan Marka Sawickiego? Taki doświadczony polityk. Tak, i znam wypowiedź pana posła Sawickiego i się całkowicie z nią zgadzam. Ale mówi pan, tej sejmowej, żebyście przestali ględzić, a się wreszcie do roboty wzięli i biogazownię otwierali. To słyszał pan to pewnie w Sejmie, nie? No i właśnie, to jest taki... To robimy, panie redaktorze. No dobra, to ja was będę sprawdzał i będę ten, ale ten temat wody mnie, proszę państwa, i pan Przemysław Koperski mnie tak intrygują i nie mogę się doczekać komentarza wolnego pierwszego pana senatora. Ten po godzinie 11, proszę zostać razem. A ja chyba już nie ma jaką wypowiedź. Dobra jest, nie? Przebił Zielińską całkowicie. To znaczy, no... Przepraszam, panią minister Zielińską. Wracamy do rozmowy po godzinie 11.